Moje imię i nazwisko Jan Cieplak. Zrobiłem w Akademii Duchownej w Petersburgu doktorat z Teologii, byłem biskupem sufraganem archidiecezji Mochylewskiej, wikariuszem kapitulnym i wikariuszem generalnym archidiecezji. Następnie papież mianował mnie arcybiskupem tytularnym Mochrydy. Skazany byłem w procesie Moskiewskim w marcu 1923 roku na karę śmierci za kontrrewolucyjną działalność którą zamieniono mnie na 10 lat więzienia. W 1924 roku byłem wygnany z Rosji bolszewickiej, odbyłem swoją pasterską podróż do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w czasie której papież mianował mnie metropolitą archidiecezji wileńskiej. A oto moja krótka historia z dzieciństwa i młodzieńczości. Urodziłem się 17 sierpnia 1857 roku w wsi Dąbrowa w powiecie będzińskim. Dąbrowa należała wówczas do diecezji kieleckiej. Pochodziłem z rodziny robotniczej o szlacheckich korzeniach, gdyż mój dziadek Ignacy, aby uniknąć prześladowań ze strony carskiej administracji przejechał do Zagłębia, gdzie też zmienił nazwisko z Ciepliński na Cieplak. Byłem synem Jacentego Cieplaka. Kolejarza z kolonii Reden i Julii z Bugajskich, córki Jana i Katarzyny z Wysockich. Zostałem ochrzczony w kościele świętej Trójcy w Będzinie, otrzymując imię w cześć świętego Jana Chrzciciela. Po śmierci swojej rodzonej matki zostałem oddany na wychowanie i pod opiekę swojej babki Katarzyny Bugajskiej. Do Katarzyny przyjeżdżał czasami jej bliski krewny ksiądz Jan Bugajski, proboszcz z Krasocina w włoszczowskim powiecie który zabrał mnie pod swoją opiekę i na dalszą naukę. W ten sposób jako czteroletni chłopiec w 1861 roku zacząłem mieszkać na księżowskiej plebandzi w Krasocinie. Oprócz nauki i pomocy w parafii wzrastałem też w patriotycznym duchu. W 1869 roku jako trzynastoletni chłopak wstąpiłem do gimnazjum w Kielcach i zamieszkałem na stacji u katedralnego organisty Grabowskiego. Nowy opiekun często brał mnie na chór w katedrze, gdzie mogłem obserwować i uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach z biskupem w mitrze i pastorałem, a także z wielobarwną procesją katedralnych kanoników. Mając 17 lat, zakończyłem gimnazjum w Kielcach w 1873 roku i we wrześniu tego z roku przekroczyłem próg seminarium duchownego w Kielcach. W dniu 11 lipca 1878 roku na sesji odbytej w seminarium moi przełożeni zadecydowali, abym dalej kontynuował swoje studia na Akademii Duchownej w Petersburgu. I we wrześniu tegoż roku pociągiem kolei warszawsko-pitersburskiej wyjechałem do stolicy Carów Rosyjskich. Jechałem przez Łapy, Białystok, Grodno, Wilno, Dneburg, Ostrów, Psków. Gatczyna i Aleksandrowsk. 1300 km. Po wyjściu na Warszawskim dworcu w Petersburgu od razu udałem się do Akademii Duchownej na spotkanie z jej rektorem księdzem, doktorem Szymonem Kozłowskim, późniejszym arcybiskupem Mochylewskim. Na moje przywitanie i przedstawienie się rektor odpowiedział z Kielc. Cieplak? No, dobrze, że jesteś cieplak, bo tu u nas zimno. Musisz nas ogrzewać. Ale gorącym sercem katolickim, ukochaniem kościoła i jego praw i nauki. Zrozumiałeś? Tak, księże rektorze. Ciak dalszy nastąpi.